Jaś i Małgosia. Dobrze w trudnych chwilach trzymać się razem. Przekonali się o tym Jaś i Małgosia, rodzeństwo, wystawione na niecodzienną próbę. Nieopodal gęstego i dorodnego lasu stała mała chatka. Mieszkała w niej pewna bardzo biedna rodzina. Mąż był drwalem. Żona zajmowała się gospodarstwem, a dwoje dzieci, Jasi i Małgosia, wydawały się największym skarbem rodziców. Rodzina żyła bardzo skromnie, aż wreszcie stało się tak, że nie mieli nawet na chleb. Drwal zamartwiał się ogromnie, gdyż jego praca nie pozwalała na wyżywienie rodziny. Pewnej nocy, leżąc obok swojej żony, zapytał: co my teraz zrobimy? Czym wyżywimy nasze biedne dzieci? Nie martw się, odpowiedziała na to żona. Zabierzemy je jutro do lasu, rozpalimy ogień i damy każdemu z nich pokromce chleba. Sami wrócimy do pracy, a dzieci zostawimy w lesie. Nie znajdą drogi do domu i wtedy my będziemy od nich wolni. Nie możemy tak zrobić wykrzyknął oburzony Drwal. Przecież nasze dzieci zginą w lesie bez opieki. Rozszarpią je zwierzęta Nie mamy wyjścia, głupcze odparła żona inaczej wszyscy umrzemy z głodu. Drwal długo nie chciał zgodzić się na propozycję żony ale, kiedy nie widział już innego wyjścia, z ciężkim sercem przystał na nią. Dzieci nie spały i słyszały rozmowę rodziców. Mała Małgosia zalewała się łzami. Jasiu, co teraz będzie, szlochała: Wyprowadzą nas do lasu i tam zostawią nie poradzimy sobie sami. Nie martw się, Małgosiu. Uspokajał dziewczynkę brat. Coś wymyślę! Wstał z łóżka i po cichutku wyszedł z domu. Księżyc świecił na niebie tak jasno, że oświetlał ścieżkę, po której szedł Jaś. Na drodze leżało mnóstwo małych kamyczków, które wyglądały jak monety. Jaśna zbierał kamyków do kieszeni i wrócił do łóżka. Następnego dnia, kiedy wschodziło słońce, matka obudziła dzieci. Wstawajcie, leniuchy! Czas do roboty! Jaś i Małgosia szybko ubrali swe stare płaszczyki i wszyscy ruszyli do lasu, aby pracować przy wyrębie drzew. Przed wyjściem matka każdemu dziecku dała kromkę chleba i nakazała: Nie zjedzcie tylko wszystkiego od razu, więcej nie dostaniecie. Rodzina ruszyła w drogę. Jaś szedł także, ale co chwilę oglądał się za siebie. Dlaczego się odwracasz? Zapytał ojciec. Pilnuj drogi, inaczej zgubisz się w lesie. Oglądam się tylko za swoim kotkiem, który siedzi na dachu odparł chłopiec. Głupie dziecko mówiła matka to nie żaden kotek tylko lśniące słońce. Tymczasem Jasio szedł powoli, bowiem rozrzucał wokół siebie kamyki zebrane zeszłej nocy z polnej drogi. Gdy wszyscy dotarli do lasu, Ojciec rzekł do dzieci. Nazbierajcie chrustu. Rozpalimy ogień, żeby było nam ciepło. Jasi Małgosia wkrótce przynieśli drewno i ognisko zapłonęło. A teraz, powiedział ojciec, połóżcie się i odpocznijcie. Będzie wam ciepło. My z mamą pójdziemy narąbać drewna. I kiedy skończymy pracę, wrócimy po Was. Dzieci zostały przy ognisku. W południe zjadły swoje kromki chleba, a że słyszały odgłosy siekiery rąbiącej drewno, były pewne, że rodzice są blisko. Nie wiedziały, że to nie siekiera, ale gałąź szarpana wiatrem. Wreszcie zmęczone dzieci zasnęły. Gdy się obudziły, wokół panowała głęboka noc. Ach, Jasiu, zawołała Małgosia, jak my teraz trafimy do domu? Zginiemy w tym ciemnym i zimnym lesie? Nie bój się, siostrzyczko, zapewniał Jaś. Jak tylko księżyc wzejdzie, znajdziemy drogę do domu. Tak też się stało. Księżyc oświetlił drogę, na której leżały rozrzucone wcześniej przez Jasia kamyczki. Dzieci, idąc po śladach, trafiły wreszcie do domu, zapukały do drzwi, które otworzyła matka, wołając ze złością. Niedobre dzieciaki, nie obudziłyście się na czas. Myśleliśmy, że już nigdy nie wrócicie do domu. Ojcu uradowało się serce, gdy ujrzał syna i córeczkę. Nie chciał bowiem tak naprawdę zostawić ich samych w lesie. Niedługo potem znów bieda zawitała do domu Drwala. Pewnej nocy żona powiedziała: Znów nie mamy co jeść, zostało nam. Ostatnie pół bochenka chleba. Nie wyżywimy dzieci. Musimy zaprowadzić je do lasu. Ale tym razem dalej od domu. Tak, żeby nie znalazły drogi powrotnej. I chociaż ojciec sprzeciwiał się decyzji żony, nic nie mógł na to poradzić. Dzieci znowu usłyszały rozmowę rodziców. I Jasio także chciał nazbierać błyszczących kamieni. Niestety, drzwi były zamknięte i chłopiec nie mógł wyjść na zewnątrz. Małgosia płakała, gdyż bała się, że tym razem nic ich nie uratuje. Nie płacz, Małgosiu, pocieszał ją brat. Dobry Bóg nam pomoże. Rankiem matka obudziła dzieci. I kazała przygotowywać im się do pracy. Dała im pokromce chleba, jeszcze mniejszej niż ostatnio, i cała rodzina ruszyła w drogę. Jasio szedł, ale co jakiś czas oglądał się za siebie. Dlaczego nie pilnujesz drogi? Zapytał zatroskany ojciec. Wypatruję swego gołąbka, który siedzi na dachu. Odpowiedział Jaś. To nie żaden gołąbek, głupie dziecko. To słońce świeci i rzuca blask na komin, odparła rozzłoszczona matka. Tymczasem Jaś oszedł, a po drodze rozsypywał okruszki chleba. Gdy dotarli głęboko w las i rozpalili ognisko, matka powiedziała. Zostańcie, dzieci, przy ogniu i odpocznijcie. My pójdziemy z ojcem pracować. Gdy skończymy rąbać drwa, przyjdziemy po Was. Dzieci znów zostały same. W południe Małgosia podzieliła się z bratem swoją kromką chleba i dzieci zasnęły. Kiedy się obudziły, była już ciemna noc. Nic się nie bój, Małgosiu, mówił Jaś. Gdy tylko księżyc wzejdzie, znajdziemy drogę do domu. Tak się jednak nie stało. Na ścieżkach nie było ani jednego okruszka. Głodne ptaszki wydziobały je co do jednego. Dzieci długo błądziły po lesie, ale nie mogły odnaleźć drogi. Chodziły to tu, to tam, coraz bardziej głodne i coraz bardziej zmęczone. Przystanęły pod drzewem i nagle usłyszały piękny śpiew. Spojrzały w górę i zobaczyły siedzącego na gałęzi ślicznego białego ptaka. Oczarowane jego śpiewem stały. I słuchały. Lecz ptak wkrótce sfrunął z drzewa i poleciał dalej, a dzieci pobiegły za nim. Ptaszek szybował wśród drzew, a Jaś i Małgosia ruszyli jego śladem. Wreszcie ptak zatrzymał się przy małym domku i usiadł na jego dachu. Wtedy dzieci zobaczyły, że dom, Zbudowany jest z chleba, a jego dach pokryty jest plackami. Okna wykonane były z cukru. Dzieci nie wierzyły własnym oczom. Były tak głodne, że postanowiły skosztować smakowitego chleba i placków. Małgosia ułamała kawałek cukrowego okna, a Jasio chlebowego muru. I wtedy z domku wydobył się cieniutki głosik. Chrup, chrup, kto chrupie przy mojej chałupie? Dzieci zaś odpowiedziały. To wiatr, to wiatr, niebiański dzieciak hula tak. Jasi i Małgosia usiedli przed domem i jedli ile dusza zapragnie. Nagle drzwi domku otworzyły się i przed rodzeństwem stanęła staruszka o lasce. Co wy tu robicie, biedne dzieci? zapytała Pewnie jesteście bardzo głodne. Chodźcie do środka, zapraszam. Dzieci posłuchały i przekroczyły progi domku. Staruszka nakarmiła je naleśnikami, orzechami i jabłkami a kiedy już się najadły, posłała im małe łóżeczka. A zmęczone dzieci natychmiast zasnęły. Wtedy staruszka zatarła ręce z zadowolenia. Była to bowiem wiedźma, która uwielbiała zjadać małe dzieci. Cudowny domek zbudowała tylko dlatego, żeby zwabić do niego Jasia i Małgosię. Jaka cudowna będzie z nich uczta. Mniam, mniam, mlaskała i oblizywała się. I nie czekając, aż dzieci same się obudzą, złapała Jasia za rękę, zaprowadziła go do stajenki i zamknęła za kratą. Obudziła też Małgosię i rzekła: Wstawaj, leniu, szybko zagrzej wody w garnku i ugotuj jedzenie dla twojego brata. Musimy go utuczyć, zanim go zjem. Biedna Małgosia płakała z przerażenia, ale wiedźma nie okazała litości. Dziewczynka codziennie gotowała strawę, a czarownica chodziła do stajenki, aby sprawdzić, czy chłopczyk jest wystarczająco tłusty. Pokaż palec, chłopcze, kazała. Sprawdzimy, czy już mogę cię zjeść. Sprytny Jaś nie pokazywał wiedźmie palca, ale kosteczkę, a słabo widząca czarownica dziwiła się. Co to znaczy? Dlaczego on jest taki chudy? Kiedy minęły cztery tygodnie, wiedźma rzekła: Dalej, Małgosiu! Gotuj w kotle wodę! Dość już czekałam! Zjem Jasia dziś! Biedna dziewczynka zalała się łzami. Nosiła wodę ze studni i głośno płakała. Kiedy wszystko było już gotowe, wiedźma zarządziła. A teraz, moja mała, przygotujemy wielki piec. Chodź tu bliżej, wejdź do środka i sprawdź. Czy ogień dobrze się rozpalił? Wiedźma chciała oczywiście, aby dziewczynka weszła do pieca i upiekła się. Ją także czarownica postanowiła zjeść, ale Małgosia wiedziała, że nie może posłuchać staruszki i musi coś wymyślić. Wpadła więc na pomysł i poprosiła. Nie wiem, jak mam wejść do tak dużego pieca. Może mogłabyś mi pokazać, jak to się robi. Ależ jesteś głupia, wrzasnęła wiedźma. Nie widzisz, jak wielki jest ten otwór! I zła jędza podeszła bliżej drzwiczek pieca, zaglądając przez nie do środka. Wtedy. Małgosia błyskawicznie wepchnęła czarownicę do pieca. Wiedźma wrzeszczała, krzyczała, ryczała i dudniła, ale wszystko na nic. Ogień pochłonął paskudną kobietę. Małgosia natychmiast pobiegła do stajenki, aby uwolnić brata. Jasiu, Jasiu, jesteśmy wolni! wołała. Otworzyła klatkę, w której zamknięty był chłopczyk. I mocno go uściskała. Dzieci tańczyły z radości, bo już im nic nie groziło. W domu czarownicy znaleźli mnóstwo drogich kamieni, złota i srebra. Zabrały ze sobą tyle, ile tylko mogły udźwignąć i ruszyły w stronę domu. Po drodze napotkały jednak przeszkodę. Dotarły nad rzekę ale nie mogły przejść na drugi brzeg, bo nie było tam ani kładki, ani mostu. – Poczekaj, Małgosiu, widzę białą kaczuszkę. Może ona potrafi nam pomóc. Małgosia wtedy zaśpiewała. – Kaczuszko, kaczuszko, to jasi Małgosia, maleńkie dziateczki. Nie widzą mostu ani kładeczki. Weź nas na grzbiet biały, by dzieci tak nie stały. Kaczuszka usłyszała głosik dziewczynki. Podpłynęła bliżej i po kolei przewiozła na swym maleńkim grzbiecie Jasia i Małgosię na drugą stronę rzeki. Wdzięczne dzieci podziękowały jej i ruszyły dalej. Już wkrótce las stawał się rzadszy i coraz bardziej znajomy, a krótko potem dzieci ujrzały dom rodziców. Radość ojca nie miała granic. Ściskał i całował swoje ukochane dzieci, a one płakały ze szczęścia. Zła matka umarła. I ojciec od tej pory mieszkał w chacie sam, sądząc, że już nigdy nie zobaczy Jasia i Małgosi. Rodzeństwo opowiadało ojcu o swych przygodach, a na koniec dzieci wysypały z kieszeni wszystkie skarby, które zabrały z domu czarownicy. Od tej pory w domu Drwala nie było już biedy. To już koniec mojego bajania. Bierz się do łapania, bo tam leci mysz, a kysz, a kysz. A kto ją złapie za ogon lub szyję, niech sobie z jej futra, kapotę, usz